Witam. Chciałbym zaprezentować ciągnik Farmtrak 6075DT. Wersja z kabiną oraz bez. Sercem tego ciągnika jest silnik Forda o mocy 74 koni mechanicznych. Pojemność skokowa tego silnika wynosi 2860 cm3. Moc 74 koni uzyskamy już przy 2200 obrotach na minutę. Z prawej strony ciągnika znajdziemy skrzynkę na akumulator, główny wyłącznik prądu, odstojnik paliwa, czterosekcyjną pompę paliwową, dwa filtry paliwowe oraz bagnet z miarką do mierzenia poziomu oleju w silniku. Nad silnikiem znajdziemy zbiornik oleju od hydraulicznego wspomagania układu kierowniczego. W tym miejscu znajduje się wlew oleju do silnika, zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego, chłodnica. Za chłodnicą znajduje się sprężarka załączana dźwignią. Za sprężarką jest turbina oraz kolektor wydechowy wraz z tłumnikiem oraz alternator. Pod alternatorem jest dwuczłonowa pompa, jedna od wspomagania układu kierowniczego, druga od hydrauliki. W tym miejscu znajduje się filtr oleju silnikowego. Obok filtru oleju silnikowego znajduje się filtr oleju od hydrauliki. Z przodu ciągnika znajduje się suchy filtr powietrza, a pod nim intercooler. Pojemność zbiornika w tym ciągniku wynosi 54 litry. Z tyłu ciągnika znajduje się zbiornik płynu od spryskiwaczy, 7-pinowe gniazdo elektryczne, złącze pneumatyczne. Z prawej strony znajdziemy dwa wyjścia hydrauliczne o wydatku pompy 44 litry na minutę. Ciągnik ten wyposażony jest w dwa zaszepy, górny transportowy oraz dolny roboczy. Układ zawieszenia jest trzypunktowy, drugiej kategorii ISO. Udźwig podnośnika wynosi 1500 kg. Na desce rozdzielczej znajduje się wskaźnik naładowania akumulatora, poziomu oleju w silniku, temperatury silnika oraz ilości paliwa w zbiorniku. Na środku deski rozdzielczej znajdziemy obrotomierz oraz prędkościomierz. Na dole deski rozdzielczej znajduje się cyfrowy wyświetlacz, który ukazuje nam ilość przepracowanych motogodzin, przebyty dystans oraz dokładną prędkość, z jaką się poruszamy. Z lewej strony pod kierownicą znajdziemy klakson, włącznik świateł oraz 12-woltowe gniazdo. Sprzęgło w tym ciągniku jest dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem wałkawą. Pomiędzy nogami znajdziemy wlew oleju do skrzyni oraz bagnet z miarką do mierzenia poziomu oleju w skrzyni. Z prawej strony znajduje się gaz ręczny, stacyjka oraz dźwignia do gaszenia ciągnika. Hamulce w tym ciągniku są mechaniczne, wielotarczowe, mokre. Obok hamulcy znajduje się pedał gazu. Z prawej strony znajduje się trzy wajchy. Pierwsza od podnoszenia i opuszczania tylniego obtuza. Druga zaś od siłowego ustawiania płycej głębiej. Trzecia zaś jest od sterowania wyjściami hydraulicznymi. Z lewej strony znajdują się trzy wajchy. Pierwsza od zatrzymywania wałka odbioru mocy. Środkowa hamulec ręczny postojowy. Trzecia zaś od załączania wałka odbioru mocy. Środkowa pozycja jest neutralna. Na dół 540. Do siebie zależne od prędkości jazdy. Skrzynia w tym ciągniku oferuje nam 8 biegów do przodu, 2 do tyłu. Lewą wajchą zmieniamy zakres żółw zając, a prawą zmieniamy biegi. Z lewej strony na podsuficie znajdują się trzy pokrętła. Pierwsze od włączania nawiewu, drugie od regulacji zimnego powietrza, trzecie od regulacji ciepłego. Na środkowym panelu znajduje się zapalniczka, główne gniazda bezpieczników, włącznik spryskiwacza, włącznik wycieraczki, włącznik halogenów przód-tył i włącznik światła ostrzegawczego. A z prawej strony znajduje się radio, a nad nim lampka do oświetlania kabiny.